Nie ma takiej rzeki, która płynęłaby sama. Jest ona zawsze złożonością, splątaniem, zasupłaniem setek, milionów, miliardów istnień. Podstawą ich życia, podstawą życia rzeki, tego niezwykłego cudu, jej stwarzania i odtwarzania życia, są rośliny. Ale rzadko o nich się myśli, kiedy myśli się o rzece. I też rzadko się o nich pamięta wtedy, kiedy rzeka umiera. Dlatego chciałabym wam pokazać trochę pięknych pejzaży roślin wodnych, widzianych w Atlasie. Rośliny wodne i bagienne Stanisława i Grzegorza Kłosowskich. Widać, książka używana, niekompletna, pożyczona z botaniki SGIW. Nieraz miała kontakt z wodą. Pokazuje złożoność rozmaitych ekosystemów i pokazuje obywateli i obywatelki żyjących tam. Rośliny zanurzone, zakorzenione w podłożu, rośliny o liściach pływających, rośliny szuwaru właściwego, rośliny szuwaru tużycowego. Popatrzcie, jak pięknie to poza wszystkim też brzmi. Przejdziemy do wstępu tego atlasu, który pokazuje, jak rozmaite są formy życia w rzece. Że są te, które są zanurzone, muszą się poddawać nurtowi. Całkowicie inaczej niż te drzewa nad nimi, sztywnie stojące, siłujące się z wiatrem. Zupełnie inne środowiska. I ten pejzaż, który pokazuje pewną specyficzną geometrię rzek, jej rysunki. Nie widzimy podziemnych szlaków, które tworzą takie, a nie inne rysunki rzek. A tu wolfia bezkorzeniowa. Najmniejsza roślina okrytozalążkowa w Europie. Popatrzcie, jaka zredukowana jest do 1 mm. 1 mm to jest ktoś, a nie coś. To jest organizm skończony i doskonały na swój sposób. Czy okrężnica bagienna. Moja ukochana roślina, zwykle w wodach stojących, w starorzeczach bardziej. O takich koperkowych liściach schowanych pod wodą. I niezwykle pięknych kwiatach, właśnie zebranych w takie okółki, wystające pięknie nad taflą, bielące się, biało-różowo właściwie kwitnące. Ale wracając raz jeszcze do tego pejzażu, do tej geometrii widzianej z daleka, jak patrzymy na rzekę, popatrzmy też na taką geometrię podobną rośliny wodnej, a właściwie tylko i wyłącznie na jej liść. Więc możemy też popodróżować po rzekach, które przed chwilą były zanurzone w wodzie i pomyśleć, że zwiedzamy 1 cm2 takiej rzeki. Widzimy tu jakby w głównym nurcie szerokie pasmo głównego szlaku złożonego z komórek, które doprowadzają wodę, doprowadzają cukry, hormony do całej rośliny. I mniejsze szlaki, mniejsze wiązki. Charakterystycznie przebarwione, przepełnione, popatrzcie, chlorofilem. Z takimi
drobnymi fragmencikami, które wyglądają jak oczy. Są to aparaty szparkowe, miejsca, w których roślina otwiera się na świat, otwiera swoje wnętrze. Tu pozamykane. No nie dziwi, mam ją pod mikroskopem. Nie jest jej dobrze wcale. Ale tu widzimy też coś, co w obrębie tego 1 centymetra dzieje się z tą rośliną. Znaczy widać, że zaczyna ten fragment umierać. Stracone są chlorofile. I treść właściwie, niemalże cała treść tego, co było wewnątrz liścia. Widać dużo nekrozy. Tak też możemy patrzeć na pejzaże zamierających rzek i dorzecza. A tu właściwie nie ma już nic. Została skórka, nabłonek. Jego taka charakterystyczna geometria przypominająca puzzle. To jest skórka, a pod nią już nie ma nic. I dziury po umarłych aparatach szparkowych. Fragmenty resztki drobnej stróżki, która się ciągnęła przez milimetr. I puste komórki, resztki barwników, te dziury otwarte, przypominające trochę oczy martwej ryby. Mogę tu podświetlić się tak, że świeci się sama komórka, a tło jest ciemne, jak w nocy. Ja patrzę na taki fragment, 1 centymetr kwadratowy liścia i to mi wystarcza. I nie jestem w stanie sobie wyobrazić nawet, co to znaczy, kiedy umiera cała rzeka. Co to znaczy, kiedy umiera cała Odra? 1 centymetr kwadratowy liścia wystarcza.